Dobry wieczór Państwu. To już godzina 21, a powinniśmy się zbierać, a tu jeszcze prawnik na koniec. Bardzo przepraszam, to było niezależne ode mnie. Ale tak się zastanawiam, jak słuchałam tych wszystkich wypowiedzi i prezentacji produktów. Transakcje M&A, tak, wiążą się z takimi produktami technologicznymi. Kojarzycie Państwo film z Michaelem Douglasem i Demi Moore, Disclosure, to chyba jest oryginalny tytuł, nie wiem jak to tłumaczyć na polski. Wielka fuzja w tle się negocjuje, czy to już akwizycja, a tymczasem w firmie jest właśnie wprowadzany nowy produkt, bardzo podobny do tego, co pokazał przed chwilą kolega. Równie fascynujące było obserwowanie, jak Michael Douglas próbował tam w tej wirtualnej rzeczywistości poszukać danych o wykorzystywaniu chyba dzieci w Bangladeszu czy w jakimś innym kraju do produkcji tego, do produkcji produktów, firmy, która była sprzedawana. Demi Moore próbowała go wygryźć z funkcji prezesa. Na koniec wszystko się dobrze skończyło. Fuzje też są ciekawe i ja spróbuję dzisiaj opowiedzieć kilka słów na ten temat, bo jak już rzeczywiście dojdzie do takiego stanu, że firma generuje piękne zyski, a może lepiej wybrać się na jacht, tak, i pożeglować niż dalej kontynuować biznes, trzeba się zastanowić, jak ten biznes dobrze sprzedać. I właśnie o tym chciałam powiedzieć. Transakcja M&A krok po kroku i bez potknięć. Tak się zdarza, że prowadzę takie procesy od kilkunastu lat i miałam okazję zaobserwować wiele sytuacji i chciałam się z Państwem podzielić właśnie swoimi doświadczeniami, w jaki sposób przeprowadzić transakcję, żeby po prostu się nie potknąć i wyjść z tego, może nie z honorem, bo to nie o to chodzi, ale z dobrymi zyskami. Na początek trochę o strukturze, o tym, jaki jest plan mojej prezentacji. Bardzo krótko, tak, bo rozumiem, że spieszymy się. Przede wszystkim transakcję trzeba dobrze przygotować. Ten moment, pan Mateusz opowiadał o dwóch dniach negocjacji w jastarni. No, zwykle w praktyce to się odbywa dużo dłużej. Jak rozumiem, potem samo przygotowanie dokumentów i spisanie, to prawnicy zajmowali się tym bardziej pracochłonnie, tak? I dał radę w dwa dni. No ale panowie jechali jak roller coaster, tak, także w praktyce tak nie jest, to muszę przyznać, to trwa miesiące, czasami tygodnie. Także na początek o tym, jak się przygotować i kilka takich porad praktycznych. Potem o tym, jak już będą przebiegać same negocjacje, umowy, doświadczenia ze swojej praktyki Państwu przekażę. Jest też taki moment okresu przejściowego, bo bywa tak zwykle w praktyce, że to, że firma się sprzedaje, to się nie dzieje z dnia na dzień. Po podpisaniu umowy wykonuje się jeszcze kilka czynności, to jest ten okres, kiedy pewne specyficzne sprawy prawnie trzeba załatwić. No i na koniec to, co nas boli albo nie boli, albo z czym, czy będziemy spać spokojnie, czy nie, po sprzedaży swojej firmy, kwestia odpowiedzialności, kilka słów. O strukturze. Pewnie się Państwo zastanawiają albo może słyszą często, że to kupujący dyktuje warunki. Tak nie jest. To Państwo jako sprzedający najpierw się muszą zastanowić, jak tą firmę sprzedać, czy chcemy sprzedać całą, czy może tylko kawałek właśnie z jakąś nową technologią. I też się musimy zastanowić, w jaki sposób chcemy ten proces przeprowadzić. Dzisiaj mamy na tyle dobry rynek w Polsce, że wokół dobrych firm kręci się dużo potencjalnych inwestorów i warto na przykład przeprowadzić konkurs, żeby najlepszą ofertę wybrać. I to, że tak powiem, dyktuje to, jak w jaki sposób przeprowadzimy tą transakcję. Ale kupujący też ma coś do dodania, bo na przykład chciałby kupić opakowany produkt w takiej, a nie innej formie. Typowym przykładem jest inwestor finansowy z branży private equity, który zwykle kupuje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu podmioty nie kupują spółek jawnych na przykład, więc trzeba się zastanowić, jak to opakować, żeby to było sprzedawalne. I też kwestia finansowania, o tym wskażę, bo często się dzieje tak, że firma de facto kupowana na koniec finansuje swoją akwizycję i w takim przypadku trzeba się zastanowić, jak to strukturyzować. Optymalizacja podatkowa, temat bolesny, znaczy jak się tego nie zrobi, więc o tym również warto pamiętać i to po stronie sprzedających zwykle kwestia do przygotowania się.
tak zwane standardy rynkowe. Jakbyście Państwo negocjowali, to często usłyszycie, że właśnie tak, w taki, a nie inny sposób proces przebiega i rzeczywiście pewne standardy się wypracowały. O strukturyzacji już mówiłam, trzeba się przygotować, zastanowić się, jak sprzedajemy, co sprzedajemy. Potem kwestia jakiejś przygotowania się do procesu udostępniania danych o swojej firmie. To są zwykle bardzo poufne technologie i dane, których nie zawsze chcemy przekazać bez zabezpieczenia się prawnego. W związku z tym warto podpisać stosowną umowę, żeby nasze interesy zabezpieczyć na tym etapie. Potem zwykle właśnie następuje due diligence. Żaden poważny inwestor nie kupi firmy bez zrobienia tego. Możemy my to zrobić i wtedy przekazać dane dalej. Natomiast standardem jest, że kupujący wchodzi do firmy i ją prześwietla przez swoich prawników, doradców podatkowych i tego typu osoby. No, potem następują negocjacje, w skrajnych przypadkach 2 dni. Zwykle to się toczy co najmniej powiedzmy 2 tygodnie, tak w praktyce to trzeba, takie mam obserwacje. Po podpisaniu korki szampana odstrzelają i można skasować dobrą cenę za sprzedaną firmę. Tak zwykle przebiega. To chciałam zasygnalizować, bo potem to będzie miało wpływ też na dalsze informacje, jakie przekażę. O tym, że zwykle kupuje się spółki kapitałowe, w przypadku inwestorów finansowych to jest standard. Rzeczywiście z jakiegoś powodu nie przyjęły się jeszcze. Może to jest też kwestia tego, że to jest innego rodzaju inwestor kapitałowy, finansowy, który w inny sposób działa. On już de facto nie prowadzi tej firmy sam, tylko przez zarząd, więc w takiej formie woli to kupić, więc trzeba to przygotować. Też proszę nie zdziwcie się Państwo, jak taki inwestor przychodzi, reprezentuje wielki fundusz, ma fantastyczne informacje o akwizycjach, natomiast na koniec dnia kupuje naszą firmę jakaś spółka zarejestrowana na Bahamach albo w Luksemburgu, to już lepiej, bo to jest po prostu raj podatkowy i w ten sposób te podmioty inwestują. Natomiast co jest istotne z naszej perspektywy, to się zabezpieczyć, czy na pewno ta firma będzie miała pieniądze na zapłatę naszej ceny. Częściowo może być płatna w przyszłości, prawda, więc dobrze, żeby ta zapłata była w jakiś sposób zabezpieczona. I to, o czym wspominałam, finansowanie długiem spłacane przez nabywaną spółkę, to się powoli robi standard i wypracowaliśmy tutaj różne rozwiązania, bo może to biznesowo brzmi dobrze, ale prawnie i etycznie nie do końca. No przecież jak ktoś ma kasę, to niech sobie kupi, a dlaczego firma sama ma spłacać siebie? No ale tak jest. O optymalizacji 2 słowa, bo warto. Taki podatek od czynności cywilnoprawnych to jest tylko 1%, jak sprzedajemy udziały. Jakby była większa wartość, to może warto się przekształcić w spółkę akcyjną, wtedy można sprzedać akcje za pośrednictwem domu maklerskiego i nie zapłacić tego podatku, jeżeli oczywiście różnica jest opłacalna. Przy podatku od towaru i usług to też się warto zastanowić. Sama miałam taki przypadek w historii. Bardzo duża transakcja, 2 fabryki były sprzedawane, koszt 200 milionów. I na koniec Urząd Skarbowy nam powiedział, że my nie kupujemy przedsiębiorstwa, tylko kupujemy aktywa, a to oznacza 23% ekstra na cenie. Na szczęście miałam dobrą klauzulę wynegocjowaną w umowie, gdzie kupujący, notabene Samsung, bardzo szybko musiał te pieniądze skombinować i zapłacić kupującemu, sprzedającemu. Najbardziej nas sprzedających, jeżeli sprzedajemy firmę, która przez wiele lat narosła, której wartość urosła, no nie chciałam, bolesne, tak, to jest dobrze powiedziane, najbardziej bolesne jest opodatkowanie zysków kapitałowych, bo jeżeli zdarzy nam się sprzedać firmę, która mówię, jak wartość jej wzrosła przez lata, to de facto cała ta wartość to jest 19% do fiskusa. Są metody, żeby to zoptymalizować, tak ładnie powiem, czy to przez spółki zagraniczne, jakieś nawet niedaleko na Słowacji, bardzo dobre rozwiązania są dostępne. Jeżeli nasz fiskus jest, okazuje się bardziej zachłanny, można też to zrobić przez, na przykład w Polsce, w drodze wymiany udziałów, jeżeli myślimy o dalszym inwestowaniu środków, to tak szybko. I tu jest właśnie ten przykład z praktyki, kiedy spółka nabywana spłaca samą siebie w przyszłości. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale 2 czy 3 lata temu tak został kupiony Polkomtel. Na górze był inwestor, świetnie nam znany, który założył spółkę specjalnego przeznaczenia. Spółka na dole to właśnie Polkomtel. SPV na tym slajdzie pożyczył pieniądze od banku i nie tylko, bo tam było bardzo dużo podmiotów zaangażowanych w finansowanie tej transakcji.
i pieniądze poszły do akcjonariuszy Polkomtelu. Dzisiaj SPV i spółka, to jest jeden podmiot, zostały połączone i Polkomtel sam spłaca swoje nabycie. Tak można. Robimy to. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie się na etapie negocjacji, to tak jak już wspominałam, jeżeli chcemy udostępnić swoje dane, to pamiętajmy o tym, że najpierw musimy podpisać umowę o zachowaniu poufności, nawet pod karami zobligować tego, któremu te dane dajemy w procesie due diligence, żeby był on zmotywowany do nieujawniania ich dalej albo wykorzystywania. Też często na etapie wstępnym podpisuje się listy intencyjne albo umowy ramowe. To nie są dokumenty do końca wiążące i kreujące zobowiązania. Raczej daje nam jakiś sygnał na przyszłość, że właśnie z tym chcemy to zrobić i powiedzmy jakąś taką mapę drogową sobie układamy. Natomiast na koniec dnia, jakby coś nie wyszło i takie umowy były podpisane, to nie liczymy na zbyt duże odszkodowanie, możemy liczyć ewentualnie na to, że będą nas zwrócone koszty negocjacji, chociażby koszty nie najtańszej obsługi prawnej. To tyle na etapie wstępnym, natomiast później, jak już negocjujemy transakcje, no to na przykład ten proces due diligence ma, z mojej praktyki wynika, bardzo duży wpływ na proces negocjacji. Bardzo wiele przypadków jest takich, kiedy no, firma się odkrywa, różne problemy wychodzą i potem one są wykorzystywane jako no, nie tyle argumenty na zbicie ceny, co ewentualnie na zbicie, inaczej na dodanie dodatkowych klauzul, które powodują ewentualnie w przyszłości zwrot, znaczy wypłatę odszkodowania, czyli de facto zwrot ceny. Więc tu warto na tym etapie pamiętać, ewentualnie posprzątać w firmie przed otworzeniem się, żeby tego to nie zostało wykorzystywane. To może już dalej. Sama umowa potrafi być długa. 100-200 stron widziałam. Ale tak jeżeli tak chcielibyśmy to wszystko dobrze spisać i prawnik chciałby mieć komfort, tak myślę, w 50 się zamkniemy. Niestety ponad 50% tej treści może okazać się dla Państwa niezrozumiałe, ewentualnie po przejściu przyspieszonego kursu w trakcie negocjacji będziecie mieli w miarę komfort tego, co tam jest napisane. A co najważniejsze z perspektywy biznesowej, no to tak jak już powiedziałam, due diligence, czyli to, co zostało znalezione w firmie, tam ewentualnie zostanie odpowiednio ujęte, bo za błędy trzeba płacić, tak? I to się na przykład odbija w treści gwarancji i zapewnień. O tym za chwilę dłużej powiem. Oprócz tego też się warto zastanowić i tutaj modele różne funkcjonują, czy jest to umowa przedstępna, bo jeszcze kilka rzeczy się musi wydarzyć, a może tylko umowa warunkowa, gdzie skutek przejęcia udziałów następuje automatycznie. Tutaj akurat kwestia do zastanowienia się, bo to też ma implikacje podatkowe, ale różne modele funkcjonują. Przy większych transakcjach, gdzie dużo trzeba jeszcze czynności wykonać, umowa przedstępna jest standardem. Działalność w okresie przejściowym to właśnie, jeżeli jest umowa przedstępna, a potem umowa przyrzeczona, to jest ten okres, kiedy już jesteśmy związani, podpisaliśmy umowę, pieniądze jeszcze nie poszły, ale kupujący już zna firmę, już by chciał tam mieć kontrolę, no bo przecież zaraz ma tą firmę przejąć, z drugiej strony ona jest jeszcze nasza, ale na przykład nie powinniśmy wyciągać już, czy prowadzić działalność tak, jak dotychczas była, kontynuować działalność tak, jak dotychczas była prowadzona, ale nie robić na przykład większych ruchów, bo to wpłynie na sytuację kupującego po przejęciu firmy. To się reguluje i w specyficzny sposób też obowiązki kreuje. Jeżeli naruszymy pewne postanowienia wtedy w tym okresie przejściowym, no to albo może dojść do zerwania umowy, albo do zapłaty na przykład kary umownej. Korekta ceny. To jest standard rynkowy, jeżeli patrzę na inwestorów finansowych. Ja już dawno nie widziałam umowy, gdzie jest sztywna cena. Zawsze się to przy większych biznesach, oczywiście jest to do zrobienia, kalkuluje się jakąś tam EV, tak, wartość przedsiębiorstwa i ona odpowiednio jest korygowana o dług i inne tam wypadkowe, na przykład kapitał obrotowy i na koniec wychodzi cena do zapłaty. I zawsze, ja naprawdę nie widziałam takiej transakcji w ostatnich latach, praktycznie zawsze jest ten mechanizm przewidziany w umowie.
No bo kupujemy spółkę, która działający biznes, wiadomo, że w dniu podpisania może mieć ona wartość ma ustaloną, tak, ale majątek taki, a na dzień wykonania, czy tam na dzień zapłaty okazuje się, że ta wartość jest inna, bo chociażby, nie wiem, jakieś raty bankowe zostały pospłacane, czy nie, więc to ma wpływ na wartość przedsiębiorstwa i kapitały. Także to zwykle jest i to jest chyba najbardziej negocjowany przez fundusze i inwestorów finansowych kawałek umowy, resztę pozostawiają prawnikom. O oświadczeniach i zapewnieniach było, już wspominałam, to jest import z systemu anglosaskiego. Tego nie ma w naszym kodeksie cywilnym. Prawnicy do dzisiaj, wszystkie mądre głowy, zastanawiają się, po co one w umowie są i dlaczego je tam wpisujemy. My w Polsce musimy szczegółowo uregulować, z czym się wiąże odpowiedzialność za nieprawdziwe oświadczenie i zapewnienia. A to się sprowadza do tego, że przez 15-20 stron idą informacje, że spółka jest prawidłowo założona, że spółka ma taki majątek, spółka ma takich pracowników, spółka ma takie prawa własności intelektualnej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szczegółowa lista po to, że jak kupujący przejmie firmę i mimo badania due diligence znajdzie tam jakąś nieprawidłowość, może do nas wrócić z roszczeniami. Do tego się to sprowadza. Tutaj nasza praktyka rynkowa poszła też w trochę innym kierunku, bo oświadczenia i zapewnienia swoją drogą, ale przecież ty kupujący zrobiłeś due diligence, ty wiesz co kupujesz, ty już zbadałeś wszystkie kwity, prześwietliłeś pracowników, obejrzałeś wszystko, widziały gały co brały, kupiłeś, to płać i więcej mi, mówiąc kolokwialnie, nie zawracaj głowy. Tak rzeczywiście też takie klauzule są i niektórzy kupujący, będący pod większym naciskiem, bardzo chcący kupić firmę, zgadzają się na takie postanowienia. W umowach jeszcze jest dużo innych rzeczy, to już może tak tylko w skrócie o warunkach zawieszających zaraz powiem. Zakazy konkurencji są ciekawe, bo wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie pan Mateusz sprzedaje swoją firmę z kolegami i za rok chciałby kolejny podobny produkt wprowadzić na rynek. No pewnie nie będzie mógł, bo sprytny kupujący mu na to nie pozwoli i takie klauzule w umowach się znajdują. Standardem jest 2-3 lata. A to dzięki Unii Europejskiej, która gdzieś tam w swoich zaleceniach wskazuje, że nie możemy ograniczyć konkurencji, więc można po 2-3 latach znowu wrócić do biznesu i próbować działać. Nie wiem, czy to nie technologiczny przykład, ale kojarzycie Państwo może jako konsumenci. Pan Grycan swego czasu sprzedał zieloną budkę i po paru latach wrócił z nowymi lodami, bo mu zakaz konkurencji wygasł. A techniki negocjacyjne. Prawnicy, przyznaję, nie są w tym najlepsi. Jeżeli w ogóle obserwuję jakiekolwiek negocjacje, to właśnie na temat ceny i tego typu techniki Państwo mogą zaobserwować i też warto się ich nauczyć, żeby widzieć, jak kupujący próbują nas podejść, no bo to jest de facto jakaś tam gra psychologiczna. Ja tu znowu nawiążę do koreańskich kolegów, z którymi miałam przyjemność negocjować parę lat temu. Oni zastosowali bardzo dobrą technikę, tylko wywołała odwrotny skutek. Wszystko polegało na tym, że przyjeżdżali z Korei z innej strefy czasowej i musieliśmy negocjować po nocach, co miało spowodować nasze zmęczenie i chęć godzenia się na wiele warunków. Efekt był odwrotny, nie wiem, czy to była kwestia adrenaliny czy nastawienia tych panów, ale technikę w postaci położenia nas w niekomfortowej sytuacji nie udała się wykorzystać, także ostrożnie z technikami. I dalej, no właśnie, podpisaliśmy umowę i co dalej. Jeżeli transakcja jest większa i są wymagane jakieś zgody, potrzebujemy rozwiązać jakieś umowy albo jakieś podpisać, to wtedy tego typu czynności się przeprowadza. Potem jakieś kwestie też techniczne, chociażby, nie wiem, przy tym Samsungu miałam kwestię postawienia płotu, bo dwie fabryki się musiały rozdzielić, to też również było uregulowane i następuje zamknięcie. Tak to właśnie przebiega, ale jeszcze wcześniej o warunkach. Bo zdarza się tak, że umowa nie może od razu być wprowadzona, chociażby z tego powodu, że chcemy przeprowadzić optymalizację i chcemy, żeby nasze
Nasze udziały zostały sprzedane za pośrednictwem podmiotu na Cyprze, dzięki temu zaoszczędzimy na podatkach. Wtedy zwykle tego typu czynności, jeżeli nie zdążyliśmy przed podpisaniem umowy przedwstępnej, przechodzą do warunków i dopiero po ich wykonaniu umowa może być podpisana. I wtedy dochodzi właśnie do zamknięcia. W praktyce mojej to dokumentacji zwykle jest tyle, co na tym biurku, jeżeli to jest większa transakcja. I zwykle prawnicy biegają trochę z mało przytomnym wzrokiem, żeby wszystkie kwity pozbierać. Tak to się odbywa. Co ważniejsze dla Państwa, tego dnia zwykle następuje zapłata ceny, przynajmniej tej głównej części, jeżeli pozostała część ceny jest płacona po closingu. I tutaj to, co do czego nawiązywałam wcześniej, kwestia spółek specjalnego przeznaczenia tworzonych przez fundusze czy tam innych inwestorów finansowych. W takim przypadku trzeba się umówić, zalecam, żeby płatność była z rachunku zastrzeżonego i żeby te pieniądze były zdeponowane w dniu zamknięcia, tak żeby przeszedł tytuł do udziałów państwa firmy jednocześnie z zapłatą pieniędzy. Inaczej jest ryzykownie, po co czekać, niepokoić się, czy na pewno przelew dojdzie. Po zamknięciu różne rzeczy się robi, to są zwykle kwestie techniczne związane z organizacją firmy w nowych warunkach właścicielskich. I prawie się zmieściłam. O odpowiedzialności, czy jest jakiś student prawa na sali? Nie ma. Jest. To ja może się dowiem, jaka jest odpowiedzialność w przypadku sprzedaży firmy od pana. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, do czego to się sprowadza? Sprzedaliśmy firmę po 2 latach. Ja miałam taki przypadek i to właśnie związany z technologiami. Okazało się, że system informatyczny w polskiej firmie był tworzony przez polskiego providera, a firma została sprzedana do globalnego koncernu, który miał swoje oprogramowanie. Trzeba było szybko, sprzedający też bardzo nieumiejętnie, przepraszam, kupując nieumiejętnie z tym prowajderem polskim negocjował warunki migracji systemu, tak to się nazywa fachowo. I przyszedł do nas, do sprzedających po 2 latach i mówi, naruszyliście oświadczenie i zapewnienia, powiedzieliście, że firma może funkcjonować, a my nie możemy wdrożyć nowego systemu. Skończyło się ugodą, z czego jestem niezadowolona, bo ja uważam, że tutaj nie było żadnego naruszenia, ale takie sytuacje się zdarzają, więc jeżeli kupujący wróci, to wróci oczywiście po pieniądze. A tutaj też taka podpowiedź, gdybyśmy kiedykolwiek myśleli negocjować zasady odpowiedzialności, to najważniejsza rzecz, kwotowy próg odpowiedzialności w umowie, to jest standard, tak żeby co najmniej, nie wiem, 50% ryzykować z tego, co żeśmy otrzymali w ramach ceny, to myślę, że to jest taka informacja, którą warto sobie zakodować, żeby w tych granicach odpowiedzialności się utrzymać, bo jak więcej, no to po co w ogóle sprzedawać, lepiej tą firmę ciągnąć dalej. Dziękuję bardzo.